Puk, puk. To znowu on. Okres. Przed okresem, dziewczyny, nie uciekniemy. Znaczy no, w sumie możemy uciec, no ale w sumie może lepiej nie. Wiecie, jaki jest najdziwniejszy paradoks świata? Wszystkie mamy okres, albo wszystkie będziemy miały okres, ale wszystkie się tego wstydzimy. Okres? Nie. Ja jestem idealna, jestem wyposażona w organizm, który okresu nie posiada. Nie, to nie jest to, co myślisz, to nie są tampony. Nie. Kochane, w dzisiejszym odcinku wraz z marką Tampax przedstawię Wam kilka lifehacków, które pomogą Wam przetrwać okres i spowodują, że ten czas nie będzie aż tak ciężki. Ale jeżeli jesteście bardziej nieśmiałe, nie lubicie mówić o tym, że macie okres i wolicie zatrzymać to dla siebie, to pomogą Wam utrzymać to w tajemnicy i tylko Wy będziecie o tym wiedziały. Ten, kto ma okres, zostawia kciuka w górę, ten, kto nie ma okresu, zostawia kciuka w górę. Ha, złapałam Was teraz. Wszyscy muszą zostawić kciuka w górę. Lifehack numer 1. Podczas okresu postarajcie się zrezygnować z długich, gorących kąpieli, dlatego że wzmażają one krwawienie, a tego byśmy raczej nie chciały. Najlepiej sprawdzi się szybki prysznic albo szybka kąpiel, jeżeli nie macie prysznica, ale spokojnie. Kiedy ja byłam nastolatką, to królował przesąd, że jeżeli bierze się prysznic podczas okresu, to się wykrwawi. To jest totalna głupota i możecie włożyć ten mit między bajki. On nawet brzmi strasznie głupio, nie mam pojęcia, kto go wymyślił. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z tamponami, ale nie wiecie, jak ich aplikować i boicie się, to możecie posłużyć się tamponami Tampax, które mają wbudowany aplikator. Zaraz Wam zademonstruję. Otwieramy, odciągamy, naciskamy i tampon znajduje się idealnie w ciele. Jeżeli zdarzy Wam się zaplamić Waszą ulubioną bieliznę, to nie przejmujcie się, nie musicie jej od razu spisywać na straty, a wystarczy, że na początku zapierzecie ją w naprawdę zimnej wodzie. Zimna woda działa cuda, jeżeli chodzi o plamy z krwi, a dopiero później umyjecie tak jak zwykle i po plamach z miesiączki nie będzie śladu. Chodziłam do szkoły i wiem, jak krępujący może być okres w szkole i wszyscy na korytarzu wiedzieli, że dziewczyna ma okres, kiedy szła z plecakiem albo torebką do łazienki. Więc aby tego uniknąć, możecie po prostu nosić w kieszeni tampon, który wcale nie przypomina tamponu. Na przykład tampony Tampax wyglądają jak cukierki, więc na pewno żaden chłopak nie domyśli się, że to tampon. Podejrzewam, że nawet ktoś ze znajomych mógłby się zapytać, czy może gryza cukierka, bo to naprawdę nie przypomina tampona. Zawsze miejcie przy sobie swój higieniczny zestaw ratunkowy, do którego włóżcie oczywiście tampon, zapasową bieliznę, leki na bóle miesiączkowe oraz namaczane chusteczki higieniczne. Dzięki temu miesiączka nigdy Was nie zaskoczy. Teraz przyszedł czas na mój sprawdzony, osobisty lifehack. Wiadomo, najlepiej zaznaczyć sobie datę okresu w kalendarzu, żeby później nas niespodziewanie nie złapał i nie ścisnął za gardło. Ale ja zawsze wstydziłam się pisać wielkie czerwone O w kalendarzu, bo wiedziałam, że jeżeli ktoś zajrzy, to będzie dokładnie wiedział, kiedy mam okres. Więc jeżeli się wstydzicie, to dla niepoznaki możecie rysować swój własny symbol. Ja na przykład rysowałam serduszko. Zawsze miejcie w torbie albo plecaku zapasową parę leginsów. Spójrzcie, zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca, a może być naprawdę pomocna, jeżeli zdarzy nam się jakaś wpadka albo okres zacznie się w nieprzewidzianym terminie. Wtedy na pewno nie będziemy miały problemu z plamami. Super także trikiem jest to, aby z koleżanką ustalić sobie specjalny kod dotyczący okresu. My nawet miałyśmy specjalny kod dotyczący chłopaków. Chłopaka, który mi się podobał, określaliśmy mianem Słowik i nie chciał ze mną być. Chyba się przestraszył. To drań. Serio, to może być naprawdę bardzo zabawne i zamiast słowa miesiączka możecie mówić na przykład ciocia Jadzia. Przepraszam wszystkie ciocie Jadzie. A zamiast tampon możecie mówić cukierek, szczególnie, że tampony Tampax przypominają cukierki, czyli jeszcze nam w tym pomagają. Zaraz Wam zaprezentuję scenkę. Hej, czemu jesteś taka smutna? Boli Cię coś? Ciotka Jadźka do mnie wczoraj przyjechała. Oh, wiem, jak tego nie lubisz, ale mam akurat cukierka przy sobie. Chcesz na pocieszenie? O, dzięki, akurat miałam ochotę. Jeżeli dokładnie nie wiecie, kiedy rozpocznie Wam się miesiączka, a boicie się, że możecie zaplamić pościel, to połóżcie na łóżku maty higieniczne dostępne w każdej aptece. Ale nie martwcie się, podczas okresu w nocy, jeżeli użyjecie odpowiednich narzędzi, nic nie ma prawa Wam przeciekać. Jeżeli odczuwacie bóle miesiączkowe, ale nie chcecie sięgać po tabletki, to fajnym sposobem jest położenie na bolące miejsce termofora albo butelki z gorącą wodą, dlatego że woda powyżej 40 stopni łagodzi ból i to nie jest placebo. Ale jeżeli chcecie skorzystać z tego lifehacka, natomiast nie macie akurat wolnej butelki albo termofora, to możecie wziąć grubą
suchą skarpetę taty, brata albo chłopaka i naładować do niej suchego grochu albo fasoli. Taką skarpetę włóżcie do mikrofalówki albo połóżcie na kaloryferze i takie zawiniątko świetnie posłuży jako termofor i może w sumie nawet lepiej, bo nic Wam się w nocy nie wyleje i jest super naturalne. Jeżeli zawsze macie taki problem, że nie wiecie, czy tampon jest już gotowy do wyjęcia, to pójdźcie do łazienki i pociągnijcie za sznureczek. Jeżeli tampon się nie przesuwa i mocno trzyma, to znaczy, że powinien jeszcze posiedzieć, a jeżeli przy najmniejszym ruchu lekko się wysuwa, to znaczy, że trzeba go wymienić. I po problemie. I ostatni lifehack, chyba najważniejszy, jest taki, abyście podczas okresu nie rezygnowały ze swojego życia i nie spisywały tego czasu na straty. Wiadomo, wiemy, jakie jest życie. Niektóre z nas mają tak bolące miesiączki, że nie mogą wstać z łóżka. Ja pierwszego dnia mam wrażenie, że umrę i tylko leżę z termoforem w pościeli. Ale i tak staram się nie ryzykować z życia. Chodzę do kina, na łyżwy, zakładam jasne spodnie, chodzę na basen. Tak, uwaga, podczas okresu można chodzić na basen, trzeba mieć tylko odpowiednie zabezpieczenie. Ja na przykład podczas studiów miałam basen jako WF, no i co? Musiałam chodzić, nic mnie z tego nie zwalniało. Czy cała woda była czerwona i spełnił się horror każdej dziewczyny, że wszystko było czerwone? No jasne, że nie. No po prostu trzeba się dobrze zabezpieczyć i wtedy będzie wszystko idealnie. I tak, mam nadzieję, że mój odcinek Wam się podobał, że wykorzystacie któryś z lifehacków. Koniecznie napiszcie mi, który okaże się dla Was najbardziej przydatny. Podczas okresu nie musicie rezygnować ze spełniania marzeń i dla niektórych dziewczyn będzie to skok ze spadochronu, a dla niektórych odważenie się na jasne spodnie podczas okresu. Teraz opowiem Wam króciusieńko o zaletach tamponów Tampax. Po pierwsze, są bardzo dyskretne, na pierwszy rzut oka nie przypominają tamponów. Mają aplikator, więc ułatwiają nam aplikację tamponów w ciele. Do tego dzięki wbudowanemu aplikatorowi są bardzo higieniczne. Tampony Tampax dostosowują się do Waszego ciała, są wygodne i nie wyczuwacie ich w ciągu dnia. Spójrzcie, wilgotny tampon rozwija się w ciele jak harmonika albo motylek, idealnie się do niego dopasowując. Do tego sznureczek jest zbudowany i spleciony tak, że odprowadza wilgoć w górę tamponu, więc możecie zapomnieć o przeciekaniu. Kochane, ja już się z Wami żegnam i do następnego, buziaczki, mua, pa, pa!